Z notatnika kapitana Żbika. Część dziewiąta. Poniedziałek. Dzisiaj posterunkowy paproch powiedział, że idzie sobie ugotować jajka. Zawczasu wezwaliśmy pogotowie ratunkowe. Oj, jego żona będzie znowu wściekła. Wtorek. Razem z kapralem Kluchą znaleźliśmy zwłoki mężczyzny leżące na ławce. Klucha przytknął mu lusterko do ust i stwierdził, że mężczyzna nie oddycha. Kiedy próbowałem sprawdzić dokumenty Denata, zwłoki zaczęły chrapać. Wniosek: Klucha ma popsute lusterko. Środa. Zawiadomienie o gwałcie. Pojechaliśmy na miejsce zdarzenia. Kapral-klucha przesłuchał dziadka etka, który był ofiarą napaści seksualnej. Podejrzaną o dokonanie tego czynu jest niejaka babcia Wiesia. Kapral-klucha udał się do babci w celu jej przesłuchania. Ku memu zdziwieniu potwierdziło się doniesienie dziadka etka. Kapral Klucha wyszedł od babci wiesi po godzinie, bez czapki, paska, raportówki i munduru. W samych tylko kalesonach. Czwartek. Cały czas leje deszcz. Nudzimy się. Paproch zaproponował grę w butelkę. Odsunęliśmy się od tego zboczeńca na znaczną odległość. Piątek. Wespół z Paprochem eskortowałem dziś pacjenta do domu wariatów. Nie rozumiem, dlaczego tak się nazywa ten zakład. Spotkałem tu przecież mnóstwo znanych wszystkim osobistości. Gagarina, Napoleona, Puszkina, a nawet Elvisa. Król rock'n'rolla nie chciał mi jednak zaśpiewać, tylko ugryzł mnie w rękę i napluł na daszek czapki. Sobota. Mobilizacja sił. Dzisiaj mecz w naszym mieście. Ochraniamy stadion. Gdyby Klucha nie krzyczał gol kiedy bramkę strzeliła drużyna przyjezdna być może wyszlibyśmy z tego cało. Niedziela. Leczymy rany po meczu Klucha leży na gastrologii, bo kibice kazali mu zjeść krawat i pałkę. Ja leżę na oddziale intensywnej opieki medycznej jakiś łysy przywalił mi ławką, a drugi w szaliku poprawił metalową rurką. Paproch leży nadal na boisku, bo jak go rzucili to wgryzł się w murawę.